Czy Panu obecny rok jest w sposób szczególny poświęcony świętemu Józefowi, oblubieńcowi Najświętszej Maryi Panny i ziemskiemu opiekunowi Pana Jezusa? Papież Franciszek uczynił to z okazji 150. rocznicy ogłoszenia świętego Józefa patronem Kościoła katolickiego. W liście apostolskim Patris Corde z ojcowskim sercem napisał o świętym Józefie bardzo piękne słowa. Mówił o nim, że jest ukochanym ojcem, ojcem czułości w posłuszeństwie i w gościnności, ojcem twórczej odwagi, robotnikiem, zawsze w cieniu. To prawda. Święty Józef właśnie takim był. Miał wiele cnót, był wzorem do naśladowania, a jednak zawsze krył się w cieniu. Nie lubił rozgłosu, pokornie, w cichości wypełniał wolę Bożą. Na kartach Pisma Świętego nie znajdujemy ani jednego słowa, które wypowiedziałby święty Józef. Ale on przecież powiedział tak wiele. Mówił czynami, powiedział swoim życiem, swoją troską, którą otaczał Maryję i Jezusa. Mówił pracą, odpowiedzialnością, siłą. Tak wiele jego cnót zawiera litania, którą się modlimy. Pozwólmy się zaprosić do poznania świętego Józefa. Niech ten czas nowenny, którą dzisiaj rozpoczynamy, rozpali w nas jeszcze większy szacunek i miłość do tego świętego człowieka, ale też rozbudzi chęć naśladowania go i podążania w naszym życiu drogą cnót, których jest przykładem. Jak podaje Ewangelia, Józef z Nazaretu pochodził z rodu wielkiego króla Dawida, a to ma ogromne znaczenie, ponieważ to właśnie król Dawid otrzymał od Pana Boga obietnicę mesjańską, że to z jego potomstwa wyjdzie Mesjasz i przez to stał się bardzo ważną osobą w historii zbawienia. Jednak to nie król Dawid, ale właśnie dopiero święty Józef doświadczył spełniania się tej Bożej zapowiedzi. To on jako pierwszy zobaczył obiecanego Mesjasza. Co więcej, mógł go oglądać z bliska, bo wypełniał wobec niego rolę niepowtarzalną. Był jego przybranym ojcem. Spójrzmy, jakie to ogromne wyróżnienie. Tylu królów, tylu patriarchów i proroków pragnęło zobaczyć Mesjasza, a doświadczył tego dopiero święty Józef. Co więcej, on nie tylko go widział, nie tylko oglądał, ale przecież z nim rozmawiał, z ojcowską czułością nosił na rękach, karmił z pracy swoich rąk. Święty Józef doświadczył w ten sposób wielkiej łaski i ogromnego wyróżnienia. I to właśnie dlatego, kiedy odmawiamy litanię, zaraz na samym początku mówimy o nim, że jest przesławnym potomkiem Dawida, czyli człowiekiem w Dawidowym rodzie tak bardzo wyróżnionym. Kochani, spójrzmy, w jak niezwykle zaskakujący sposób Bóg czasem realizuje swoje plany. To nie król Dawid, to nie żaden z wielkich proroków czy patriarchów doświadczają w naoczny, można powiedzieć w tak bliski, a nawet bardzo intymny sposób wypełniania się Bożej obietnicy, przyjścia na świat Zbawiciela, ale zwykły cieśla, wcale nie wychylający się jakoś specjalnie spośród innych współczesnych mu ludzi. Wręcz przeciwnie, Józef był zaskoczony tą wolą Bożą i chyba nigdy w życiu czegoś takiego by się nie spodziewał. Podobnie jak Maryja, zwykła, prosta dziewczyna z Nazaretu, chyba nigdy nie pomyślałaby nawet, że to właśnie ją Bóg wybierze na matkę Zbawiciela.
to właśnie tych dwoje prostych i ubogich ludzi wybrał Jezus na swoich rodziców. I można powiedzieć, że to od ich zgody, od ich fiat uzależnił to, czy spełni się mesjańska obietnica. Nie pomylił się, nie zawiódł. No bo kto inny, jak nie tych dwoje całkowicie oddanych mu ludzi, mogło w tak piękny sposób wypełnić Bożą wolę. Kochani, a czy my potrafimy, tak jak Maryja, tak jak święty Józef, być zawsze do dyspozycji wobec Bożych zamiarów? Być może czasem jesteśmy zagubieni, czasem nie potrafimy odczytywać w należyty sposób woli Bożej odnoszącej się do naszego życia. Być może zdarza się tak, że mierzymy wysoko, chcemy dokonywać wielkich dzieł, chcemy być kimś, a zapominamy o tym, że to Bóg powinien mieć najwięcej do powiedzenia. Święty Józef nie dążył do zaszczytów, był cieślą i marzył chyba tylko o poślubieniu Maryi, którą tak bardzo kochał. Budował dla nich dom i pewnie nigdy nie spodziewałby się i nie przyszłoby mu do głowy to, że buduje ten dom dla Zbawiciela, że Jezus, obiecany Mesjasz, będzie w nim mieszkał i w nim się wychowywał. Był wierny Bogu i wypełniał Boże prawo w tym, a nie innym miejscu, tam, gdzie go Bóg postawił, bo przecież rodem pochodził z Betlejem. Pan Bóg przyprowadził go do Nazaretu, postawił na jego drodze Maryję. Tam starał się przypodobać Panu Bogu, wypełniając to, co najlepiej potrafił. Pracował, modlił się, miał marzenia, w pokorze przyjmował to, co zesłał na niego Bóg. A Bóg uczynił go ziemskim opiekunem Zbawiciela. Może i ty, drogi bracie i siostro, poszukujesz Bożej woli. Może zastanawiasz się nad tym, czego od ciebie oczekuje Bóg. Żyj tak jak święty Józef. Módl się i wypełniaj Bożą wolę tam, gdzie jesteś, wśród tych, z którymi mieszkasz, z którymi pracujesz, tam, gdzie Bóg cię postawił. Może i ty właśnie budujesz dom. Pamiętaj, aby zawsze był otwarty dla Zbawiciela. Może i ty ciężko pracujesz. Czyń to dla chwały Bożej, bo skąd wiesz, czy owocem pracy twoich rąk nie nakarmisz Chrystusa obecnego w drugim człowieku. Może i ty wychowujesz swoje dzieci. Czyń to z wielką troską i odpowiedzialnością. Bierz wzór ze świętego Józefa. A może myślisz, że twoje zwykłe, codzienne życie nic nie znaczy? Nie myśl tak. Popatrz, co Bóg uczynił z tym zwykłym i prostym życiem świętego Józefa. Ty żyj dla Bożej chwały. Czyń to, co potrafisz najlepiej, jak umiesz. Trzymaj się blisko Bożego prawa. Bądź zawsze blisko Boga. Uwielbiaj Go swoją pracą, swoją postawą, swoją codziennością. Bóg nie patrzy na to, jak wysoko zaszedłeś i czego się w życiu dorobiłeś. Pan Bóg patrzy na serce, na to, jaki jesteś. On za to wyróżnia. A jesteś dla Niego ważny. Twoje życie jest dla Niego ważne i potrzebne, bo służąc i żyjąc dla innych, czynisz to dla Zbawiciela. Oby twoje ciche i pokorne życie, tak jak życie świętego Józefa, przyniosło mu chwałę. Amen.